Witajcie moi fani, dawno mnie nie było, ale powód jest ciągle ten sam. Nagrywałem trochę, nie miałem czasu tego zmontować i wrzucić, więc dzisiejszy film będzie wrzucony pewnie jako pierwszy, bo mam trzy zaległe. Nie, przepraszam, dwa, to jest trzeci, który zrobiłem. W zasadzie zrobiłem, no. W tej chwili nagrywam, ale go zrobię. On się pierwszy ukaże. Co będzie później, będzie od tyłu, tak jakby, czyli ten, co był jeszcze wcześniej nagrywany i ten, co jeszcze wcześniej. Czyli od tyłu, chronologicznie od tyłu. I co mam powiedzieć? Dzisiaj jedziemy w Ogórki i będziemy opieraczem hydraulicznym tam wzruszali ziemię. Poprzedni film był o stymulatorze wzrostu, jak pryskałem ogórki. Bardzo ciekawa rzecz została przeze mnie odkryta. Także jak to się ukaże, to sami zobaczycie. Nie będę tutaj spoilerował. Muszę zabrać tego Big Baga. O, dobra. I muszę się dokopać do opieracza hydraulicznego, który stoi tutaj. Nie wiem, czy go wezmę na widły, czy nie. Chyba nie. Teraz Dominika tutaj mi zaraz coś powie. Mogę tam wjechać? Zobacz, czy tam mogę wjechać. Zobacz, czy tam mogę wjechać, czy nic tam nie ma. Ale wychodzi, o. O. Nie podchodź tam. Co, no tak, pominąć po prostu. Tak. Czy podnieść? Tutaj tylko ten przewód dać. Wykręcić, tak? Czy co? Tak. Bo tu widzę, ten przewód dać nie tutaj. Masz tutaj. No nie, bo on jest w pilniku, w tym, w szczotce. Dobra, muszę to przetestować. Czy tam nic nie cieknie? Zabierz sobie to i weź. I wejdź do tego, do traktora. Pierwszą wajchę od hydrauliki włącz. Działa. No dawaj ją, włącz ją normalnie. I teraz gazu daj. Działa. Już? No chyba już, działa. To musiałem wziąć na skrajną stronę, bo będzie tylko jeden używany. Tu jest regulacja lewo prawo, tutaj wychylenie do dołu. Taki sprzęcik, fajna sprawa. I tak będzie. Czyli bardziej w tamtą przesunąć, tak? Nie, no. Nie, w ogóle źle. Trzeba było to przełożyć tu. Ale jak przełożyć? Aha. Bo ono się nie rozjedzie, tak? To już te, co rozłożone, to wytnie. To jedź, kawał. Jakoś podwiązać.
Tak. Długo. Trochę sprzęt nie nadający się do tego, ale małe modyfikacje będą działać. Sprzęt do tego tylko to jest niedopracowane. No, dobra, jeszcze to górą. Ohoho. Później odplączę, tylko go... No. Dobrze. No nie dawaj mi po skosie, opuść trochę. Dobra. Jest. O, weszło. Ale to ci może być różnica, wiesz? Chociaż nie. Krzywo stoi. Aha, podniesiony. W praniu. No, teraz mogę rozjechać. No, dawaj do góry. Trzeba podwiesić. I jeszcze wyżej kawałek. Dobra, jest. Trzeba ich po drugą. Rozkręcić? Tak, one się inaczej ułoży. Jak dla mnie to to i tak spadnie i tak. Nie masz drutów nic. Nie. No i... Sznurkiem mogę przywiązać. No, sznurkiem i to trzeba będzie przywiązać też. By mi to nie przeszkadzało, nie latało. Sznurka też nie masz. Mam. Próba numer dwa. Trzeba się przyjrzeć temu. Ładnie. Ładnie chyba, nie? Pierdoła z tyłu nie siedzi. No. Się trzeba orientować, to stać, to siąść. A jest tyle maleńki. Tam na przykład tak, o taki. I tak. No. No. No, to sobie weź. Słuchaj, no i co, tu przy krzakach to w zasadzie chyba nie ma co robić, nie? No tutaj to przy tych nie ma, ale o tego oczy. No jakbyś szła za... Ja już idę po ten, w samochodzie, tak? Tak, czy gra, no, gratkę sobie w razie W. O tutaj to nie ma co gracować, bo on jest już duży. No. Ale o tu gdzie te bidactwa, to... To je odsłonić, żeby słońce no miało. I jak gdzieś jakieś badylko, to gracką czy ręczą. Takie były, jak tutaj już nie mogę, żeby się lepsze. No. To by coś tam było. Tylko za blisko, żebyś nie szła, żeby kamieniem nie dostać, nie, albo coś. Nie, to nie dojdę do tego, co... No to git, to jedziemy. Nie będzie tutaj widać, no to najgorzej będzie ślęczyć o te malutkie.
więc tak, sprzęt jest dobry. Wszystko elegancko, tylko ogórki chujowe. Czyli nie wszystko elegancko, ale dobra. W miarę to ładnie idzie. W miarę sprawnie, w miarę dobrze. Także nie trzeba psuć. Ja uważam, że ten sprzęt jest świetny. I truskawki tym pieliliśmy. No w tym roku nie pieliliśmy tym truskawek, bo już tak nie było takiej konieczności i za bardzo czasu nie było. Ale to i tak nie dałoby nic. Nic by nie dało, jak to Pudzian mówi. No i tak te deszcze zrobiły swoje. I grad, i to, i tamto, także zresztą wiecie. Wiecie doskonale, jak było. Ale ta robota mi się podoba. Bardzo mi się podoba ze względu na to, że widać postęp bardzo szybko. Jedzie się dosyć wolno, ale tak naprawdę to ta robota bez tego byłaby dużo, dużo wolniejsza i dużo ciężej by to było. Tutaj Dominika poprawia tam, gdzie są jakieś mniejsze zasypane, odkrywa. Prawo odjeżdżaj. Jedź na środek, środkiem, żeby nie kręcić tak.
będzie cały czas to samo. Chyba że coś się będzie działo, to jeszcze coś dogram. Także dzięki za obejrzenie. Łapka w górę, subik i dzięki. Trzymajcie się, cześć.